Według raportu przygotowanego przez Ogólnopolskie Centrum Rozliczenia Kierowców, czyli Transport na Drogach Europy, najczęstszym kierunkiem, jeśli chodzi o delegacje kierowców, co na pewno nie jest zaskoczeniem, są Niemcy. Kolejnym krajem, który interesuje naszych przewoźników pod względem świadczenia przewozów międzynarodowych, jest Francja. W przypadku Niemiec jest to niecałe 29%, w przypadku Francji około 14%. No kolejne kraje zachodnie, to już jest kwestia 5% i mniej procent. Jeżeli chodzi o koszty związane z delegowaniem pracownika, czyli mówimy tutaj o kosztach związanych z wypłatą, z koniecznością wypłaty płacy minimalnej, to tutaj, jeżeli chodzi o taką stawkę bazową, czyli wynikającą wprost z przepisów, jeżeli chodzi o stawkę godzinową, to w tej trójce Niemcy, Francja, Austria, liderem jest Francja, gdzie ta stawka wynosi 10 euro w porównaniu do 9,5 w Austrii, stawki bazowej 8,84 euro w Niemczech. Jednak w Austrii jest wiele dodatków poza tą stawkę godzinową, dodatki związane przede wszystkim z delegacją kierowcy. Także finalnie taka godzinowa stawka średnia w Austrii może wynosić nawet do 15 euro na godzinę pracy, co na złotówki daje już prawie 70 zł. Największe dopłaty, średnie dopłaty na kierowcę w skali miesiąca są we Francji, czyli przedsiębiorcy, czyli przewoźnicy ponoszą największe koszty związane z tym minimalnym wynagrodzeniem, jeżeli chodzi o Francję, pomimo tego, że to w Austrii jednak tych dodatków można powiedzieć jest najwięcej. Wyrównanie wynagrodzenia pracownika za to, że pracował w krajach zachodnich, to jest spory koszt dla pracodawcy. Przeliczając tą kwotę 400 zł średnio razy liczbę pracowników, to tutaj już mówimy o kwotach miesięcznie w skali tysięcy złotych, dziesiątek tysięcy złotych, które trzeba wypłacić, opodatkować, ozusować. Przez to niestety może wzrosnąć usługa transportowa, cena usługi transportowej, a wiadomo, że transport jest taką gałęzią gospodarki, że jeżeli transport, cena transportu wzrasta, to wzrasta też cena końcowego produktu, który jest przykładowo dostarczany właśnie do sklepu.